Zachód Polski. Tego się trzymam w tym momencie podczas tych moich rozmów w Hannie. Tak jak ja obserwuję, czy tam jest inna mentalność ludzi, czy jesteście bardziej dojrzali demokratycznie? Czy rzeczywiście musi być tak, że patrzymy tylko wyłącznie na tych, którzy mają legitymacje partyjne, a nie dajemy szansy nawet sąsiadowi zza płotu, mimo że jest bezpartyjny? W przypadku województwa śląskiego możemy mówić o różnych mentalnościach i o różnych aspektach i kontekstach tej sprawy, o której wspomniał pan redaktor, dlatego że województwo śląskie jednym krańcem zahacza, mówiąc kolokwialnie, o te trendy zachodnie, natomiast drugim krańcem już wbijamy się klinem w te trendy południowo-wschodnie. Jesteśmy takim tyglem też samorządowym, gdzie ścierają się różne poglądy i opinie, ale też uwidaczniamy pewne tendencje z naszego i z mojego punktu widzenia w kraju negatywne, to znaczy tendencje, gdzie duże miasta to są miasta i samorządy, w których dominują samorządowcy i mentalność partyjna, oraz mniejsze i średnie miasta oraz wioski, gdzie więcej do powiedzenia mają bezpartyjni samorządowcy. Bardzo często w mniejszych lokalnych społecznościach i w mniejszych małych ojczyznach ludzie i osoby, które są naszymi sąsiadami, z którymi chodziliśmy do szkoły, z którymi się na co dzień spotykaliśmy, wiemy, kim są i komu możemy powierzyć swoje zaufanie. Także zachód, jak powiedział pan redaktor, ale ten zachód, najdalej na zachód właśnie wysunięty naszego kraju, faktycznie jest już utożsamiany z tymi tendencjami bardziej demokratycznymi, obywatelskimi. To życie polityczne, także samorządowe, jest uspołecznione. Natomiast im głębiej w kraj, im dalej na wschód, te tendencje są mniej społeczne, tak bym je nazwał, żeby nie użyć bardziej takiego cięższego gatunku, kalibru określenia. Było też wspomniane podczas kongresu, że duże miasta, aglomeracje mają pieniądze, ściągają mieszkańców do siebie. Ta Polska powiatowa, gmina została zostawiona samemu sobie i musi sobie radzić. Jak bezpartyjni patrzą na ten aspekt sprawy? Musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Po prostu wielokrotnie podczas dzisiejszego kongresu z ust wielu samorządowców ta teza i ta teoria, w jakiejś części teoria, padała, że dopóki bezpartyjni samorządowcy nie wezmą w pozostałych częściach regionu, nie tylko w tym zachodniej części naszego kraju, o której wspomniał pan redaktor, spraw w swoje ręce, nie stworzymy sobie możliwości, ale tak naprawdę poprzez nas możliwości mieszkańcom małych ojczyzn, to ta tendencja, o której wspomniał pan redaktor, będzie się nasilać. To znaczy z jednej strony migracja z małych ośrodków do ośrodków średnich i dużych młodszego pokolenia, a te mniejsze ośrodki, te mniejsze małe ojczyzny zostają bardzo często pozostawione samym sobie. Nie tylko na skutek tej migracji, braku zainteresowania lokalnymi sprawami przez młodsze pokolenie, ale także przez polityków, którym łatwiej, szczególnie tym politykom z namaszczenia partii politycznych, łatwiej jest załatwiać interesy dla dużych miast, dla dużych i średnich miast, bo to jest niejednokrotnie bardziej opłacalne z ich politycznego punktu widzenia, tak? Natomiast nie zawsze opłacalne z punktu widzenia lokalnych społeczności czy aglomeracyjnego sposobu myślenia. Większa ilość wyborców. Większa ilość wyborców, oczywiście, że tak, no bo przed chwilą powiedzieliśmy, prawda, że ci wyborcy migrują, więc jest ich coraz więcej w dużych ośrodkach, ale myślę, że to jest przekonanie krótkowzroczne, dlatego że w średnich i dużych miastach w dobrym tego słowa znaczeniu powinno pokutować myślenie aglomeracyjne. To znaczy nie myślimy tylko o tym, co tu i teraz, co ważne dla danego ośrodka, tylko myślimy o tym, co jest ważne dla ośrodka i dla aglomeracji wokół tego ośrodka, otoczenia. I ja nazywam to myśleniem aglomeracyjnym z tego prostego powodu, bo dla każdego kawałka geograficznego tego miejsca na czele z tym ośrodkiem jest czy czeka wyspecjalizowana funkcja inna niż ta, która jest w innej części tego ośrodka. Przykład Białej Podlaskiej, niedaleko stąd. Miejski obszar funkcjonalny, Biała Podlaska miasto, tak. Biała Podlaska gmina. Czy to jest właśnie rozwiązanie? To jest rozwiązanie, wspomniał pan o rozwiązaniu natury administracyjnej, natomiast ja mówię o zwykłej funkcjonalności związanej z naszą codziennością, tak? Czyli w jednym ośrodku prowadzą wspólne inwestycje, mają wspólne... Tak, dokładnie tak. Czyli mówimy z
jednej strony o wspólnych inwestycjach, a z drugiej strony o wyspecjalizowaniu się pewnych usług społeczno-publicznych, tak? Czyli to nie jest tak, że w każdej gminie będzie wyspecjalizowany ośrodek zdrowia czy specjalistyczny szpital, ale w jednym miejscu taki powinien być, który będzie zaspokajał potrzeby w tym kontekście aglomeracyjnym, natomiast a w innym miejscu będzie ośrodek kultury, który będzie zapewniał w jakiejś większej części tego obszaru geograficznego właśnie tę część usług. Teraz proszę się wsłuchać w to, co powiem. 16 lat, 17 lat prowadzimy portal Radio Viper, też z własnego doświadczenia. Na przestrzeni tych 16 lat bardzo ciężko było spotkać posła, senatora, ministra w wioskach, w gminie kilkanaście lat temu. Teraz przyjeżdżają z legitymacją partyjną nawet na odsłonięcie 100 metrów ścieżki rowerowej, bo pieniądze idą z centrali. Czy tak powinno wyglądać właśnie życie samorządowe? Pieniądze powinny płynąć z centrali w nadzwyczajnych okolicznościach i z nadzwyczajnych powodów, natomiast lokalne społeczności, jeżeli są dobrze rozwinięte i dobrze same siebie układają, użyję takiego kolokwializmu, to znaczy wypracowują swój potencjał, uczą się tego potencjału, znają swoje możliwości, są w stanie same zapracować na te pieniądze, na swój kapitał i na swoje możliwości, nie oczekując poza tymi, tak jak wspomniałem, nadzwyczajnymi sytuacjami, pomocy z centrali. Tak naprawdę centrala, użyję tutaj określenia znanego bardziej z rynku medycznego czy z obszaru służby zdrowia, po pierwsze nie szkodzić. Czyli po pierwsze nie szkodzić samorządom i samorządowcom, nie przeszkadzać, a te lokalne społeczności, których samorządowcy są wyrazicielami, pewną emanacją czy przedłużeniem intencji tych małych ojczyzn i lokalnych społeczności, doskonale sobie dałyby radę, mówię dałyby, no bo w kontekście tego, co powiedział pan redaktor, ponieważ jesteśmy ograniczani, czy te lokalne społeczności, małe ojczyzny są ograniczone z poziomu centrali, tę radę dać sobie jest coraz bardziej trudno, tak? No bo jeżeli pieniądze płyną z centrali, a nie możemy uruchomić potencjału lokalnych społeczności, żeby te pieniądze same zdobywały. Liczyć na łaskę. Prawda? To po pierwsze liczyć na łaskę, liczyć na zależności, uzależniać się, prawda? Więc z jednej strony taki parlamentarzysta, który w cudzysłowie załatwia pieniądze i przywozi je w teczce lokalnej społeczności, oczywiście budując swój kapitał polityczny, uważa, że jest postrzegany w sposób pozytywny, natomiast tak naprawdę w perspektywie czasu może się okazać, że zabija potencjał tej lokalnej społeczności, potencjał małej ojczyzny, która za chwilę zacznie liczyć tylko i wyłącznie na środki z centrali, a to będzie oznaczało, że w takim razie nie będzie sama miała w sobie na tyle siły i energii, żeby o te środki walczyć, wypracowywać, zatracimy inwencje w małych ojczyznach i mógłbym tutaj wymieniać te negatywne skutki w nieskończoność. Kończy się innowacyjność i kreatywność danych ludzi, danych mieszkańców. Zdecydowanie tak. Ktoś za nich załatwi sprawę. Dokładnie tak. To będzie bardzo druzgocący, negatywny sposób czy konsekwencje takiego sposobu myślenia i takiego sposobu działania z poziomu polityki partyjnej i centralnej będą przynosiły tego typu konsekwencje. To wprost oznacza, że zabijany jest potencjał jednostki, potencjał lokalnej społeczności. Ja jestem zwolennikiem takiej teorii, że potencjał naszego kraju w znacznej mierze budowany jest w oparciu o potencjał silnych, demokratycznych samorządów. Jeżeli te samorządy nie będą silne i demokratyczne w sensie też aktywności społecznej, aktywności obywatelskiej, to ten kraj będzie słaby. Nielepszym rozwiązaniem byłoby wymyślenie takich struktur, takich form prawnych, aby wzmocnić budżety samorządowe, nawet najmniejszych gmin, aby dysponowały własnymi środkami właśnie na inwestycje i na sprawy bieżące, niż przywozić czeki? Zdecydowanie tak. Zmiany ustrojowe, zmiany formalno-prawne powinny iść właśnie w tym kierunku, żeby samorządy się usamodzielniały. Oczywiście pewna część zadań publicznych powinna pozostać jakby na poziomie centralnym. Obronność, bezpieczeństwo na pewnym poziomie, wyspecjalizowana część służby zdrowia. Natomiast całą resztę, myślę, powinniśmy oddać samorządom,
społeczności lokalnej, nawet nie samorządowcom, bo tak jak powiedziałem, my jesteśmy tylko przedłużeniem tych intencji mieszkańców, prawda? Natomiast w obecnym systemie zabijana jest ta kreatywność, innowacyjność, o której Pan wspomniał, i to wszystko, co było do tej pory mozolnie przez te kilkadziesiąt lat, od 89 roku, 1989. Podobno najlepsza reforma w Polsce, właśnie ta samorządowa, że powstały gminy, miasta. Zdecydowanie tak. Ja jestem zwolennikiem decentralizacji, tak jak wspomniałem, umiarkowanej oczywiście, czyli oddania jak najwięcej kompetencji, my bardzo często mówimy samorządom, ale tak naprawdę oddajemy kompetencje lokalnym społecznościom, mieszkańcom, małym ojczyznom, po to, żeby budzić tę kreatywność, tak? Dzisiaj ta tendencja jest niestety odwrotna i jeżeli tak dalej pójdzie, to samorządy pozostaną tylko pewnego rodzaju wydmuszką, takim listkiem figowym, który będzie zakrywał pewne nieudolności albo złe praktyki władzy centralnej, niezależnie od tego, jakiej prowiniencji, jakich barw politycznych jest ta władza centralna, bo nie chce mi się wierzyć, żeby takie tendencje niestety jako samorządowiec obserwuję przez te kilkadziesiąt lat, żeby to, co zepsuli poprzednicy w samorządzie, starali się naprawić następcy, bo to nie jest w interesie tych, którzy centralnie decydują o losach małych ojczyzn. Na koniec, bezpartyjnych zobaczymy na listach do sejmiku województwa lubelskiego. Przecież o to chodzi, żeby tą ideę bezpartyjności samorządowców zainspirować właśnie tutaj. Z poziomu koordynatora krajowego bezpartyjnych samorządowców, którym jestem, mogę powiedzieć, że w tej chwili wykonujemy bardzo intensywną pracę, żeby po pierwsze zbudować struktury w całym kraju, także w województwie lubelskim, struktury, które będą zdolne wystawić nie tylko samorządowców bezpartyjnych, niezależnych, ludzi aktywnych w lokalnych społecznościach, a nie związanych do tej pory z polityką, nie tylko do sejmików, ale także do powiatów i do gmin. Pod znakiem zapytania są wybory parlamentarne, ale tej koncepcji też nie odrzucamy.